Ja zwykle mówię o dzisiejszych czasach, jaki wspaniały czas, aby żyć. Mamy wiele do zrobienia, wiele, wiele dobrego. Chcę opowiedzieć o, no właśnie, o zjawisku przedniej szyby. Myślę, że ci, którzy mają samochód, jeździli samochodem, jeżdżą, to wiedzą, o czym chcę mówić. Lat temu, kilkanaście. Kiedy jeździłem samochodem, no ono było całe zabrudzone. To wymagało potem wzięcia wiadra wody i szorowania tego, bo była ogromna ilość owadów. Współcześnie nie ma tego problemu. Zbadano to zjawisko. Takie badania tutaj dwa przytoczę. Jedno z Wielkiej Brytanii w latach. Poproszono obywateli, aby rejestrowali liczbę owadów w latach 2004-2019. Te, które rozbijają się na tablicach rejestracyjnych, no i zanotowano spadek o 50% w ciągu tych zaledwie 15 lat, spadek o 50% owadów, które kończyły swój żywot na tablicach rejestracyjnych. Podobne badania dotyczące też samochodów i szyb samochodowych w Danii w latach, odnotowano lata 1997-2017 spadek ilości owadów o 80%. Ale wszyscy, którzy prowadzą samochody, no doświadczają tego i zauważyli, chyba że to kierowca młody, ale ci, którzy kilkanaście lat temu prowadzili, to myślę, że mają tego zjawisko, że coś się naprawdę niepokojącego zmieniło. Niektórych to może zadowalać, ale to jest raczej powód do głębokiego zastanowienia i smutku. Ja bardzo często, kiedy ostatnio zaczynam wykłady, warsztaty, to mówię, że zacznę od najważniejszej wiadomości w historii ludzkości. Podkreślam, że to powinno być na pierwszych stronach gazet. My o tym powinniśmy w szkołach dyskutować, na uczelni, w parlamencie, wszędzie. No niestety tak nie jest. Ta informacja rzadko się pojawia, a ona powinna całą naszą uwagę skupiać. I mam tutaj na myśli no właśnie zjawisko wymierania. Nie tylko owadów, o których dzisiaj będę głównie mówił, ale w ogóle życia na tej planecie. Naukowcy określają to no bardzo często dramatycznymi terminami. To szóste wymieranie, jak na przykład autorzy tego artykułu mówiąc o biologicznej anihilacji życia na naszej planecie. To wymieranie jest szczególne i no, bardzo niepokojące. Profesor Mark Williams ujął to kiedyś w słowach: zagłada dinozaurów to drobiazg w porównaniu ze zmianami, które dzisiaj fundujemy biosferze Ziemi. Bo to wymieranie jest bardzo szybkie, no i przyczyną jest nasza działalność, nasza aktywność. To jest wyłącznie nasza wina. To wymieranie, jego skala jest ogromna. Zobaczmy na paru liczbach. Wskaźnik żyjący planety. On określa liczebność kręgowców. Na sporej grupie kręgowców liczebność i ona, ten wskaźnik jest liczony od 1970 roku i ten wskaźnik spadł o blisko 70%. My mamy dzisiaj w ciągu 50 lat o 50% mniej kręgowców na tej planety. To jest naprawdę dramatyczne i szokujące. W tym raporcie, do którego będę się odwoływał, raport Międzyrządowej Platformy do spraw bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, to jest agenda ONZ-u. Współprzewodniczący tej platformy mówi w tym raporcie: tak, ekosystemy, gatunki, dzikie populacje, lokalne odmiany i rasy udomowionych roślin, zwierząt kurczą się, podupadają lub zanikają. Niezbędna, wzajemnie połączona sieć życia na Ziemi staje się coraz mniejsza i coraz bardziej postrzępiona. Gdy ten raport się ukazał, o którym przed chwilą mówiłem, zobaczcie Państwo na tytuły w mediach, które się pojawiły, odnotowujące i mówiące o tym raporcie. To są naprawdę dramatyczne słowa, określające, co dzieje się z naszą planetą, co dzieje się z życiem na niej. No, kiedyś w mediach społecznościowych znalazłem taki obrazek. Tak, co mnie obchodzi wymieranie gatunków? No niestety jest to sprawa kluczowa i najważniejsza dzisiaj dla nas. To jest gwarancja naszego przetrwania, naszego spokojnego, bezpiecznego życia. Jakie są przyczyny tego wymierania gatunków? Co my takiego robimy? No, że życie na tej planecie, w tym owady, o nich za chwilę dokładniej, że one wymierają.
Zwykle sięgam do tego artykułu Maxwella i współautorów z Nature z 2016 roku, gdzie autorzy określili 10 takich kluczowych czynników wymierania życia, big killers. Oni tam ponad 8600 gatunków zagrożonych analizowali i zobaczmy szybciutko, jakie to są te główne przyczyny. Pierwszy to jest nadmierna eksploatacja środowiska, czyli wyrąb lasów, polowania, połowy, zbieractwo, rolnictwo jest na drugim miejscu. O rolnictwie dzisiaj sporo, bo o bezpieczeństwie żywieniowym będziemy mówili. I urbanizacja. To jest ta trójka, wielka trójka big killers. Pozostałe te czynniki, gatunki inwazyjne, choroby, zanieczyszczenia środowiska, czyli wszelkie odpady, zmiany w ekosystemach, pożary, budowa tam, inne, zmiany klimatu, one są tu, ale w niektórych analizach one są dzisiaj znacznie wyżej, w tym hierarchii głównych big killers. Bezpośrednie ludzkie działania, takie jak rekreacja, praca, wojna, transport i produkcja energii. Tak dzisiaj mniej więcej przedstawia się te główne czynniki wymierania życia na naszej planecie. Jeżeli chodzi o owady i to, co dzieje się w świecie owadów, to bywa to określane przez naukowców, nie Armagedon. Nie jest to termin, tu powiedzmy, przez jakiegoś youtubera czy niespecjalistę. Specjaliści używają w swoich artykułach, opisując, co się dzieje, słowa Armagedon. Rzućcie Państwo okiem w mediach, jakie ukazują się tytuły odnośnie owadów. Ten w prawym górnym rogu, owady, ich zanikanie budzi we mnie grozę i przygnębienie. To akurat cytat mój, bo tak się wypowiadałem wtedy. No, tu są słowa zagłada, alarmujące tempo. Jest to bardzo zła informacja dla nas, to, co dzieje się w owadów. No, tych badań odnośnie kręgowców i wymierania jest dużo, odnośnie owadów i w ogóle bez kręgowców mało. Ale spójrzmy na niektóre z tych badań, które dają naprawdę szokujące informacje, bo te badania, które Państwo widzicie, dotyczą Niemiec, ale rezerwatów przyrody i obszarów chronionych. I odnotowano w ciągu 25 lat spadek liczebności owadów o 76%. Nie na obszarach pól, gdzie wiadomo, są różne czynniki, które niszczą owady, środki chemiczne, tylko na obszarach chronionych spadek o 76%. Inne badania dotyczą lasów tropikalnych w Puerto Rico, czyli wydawałoby się tam, gdzie no nic nie zagraża owadom, odnotowano spadek liczby owadów naziemnych o 98%, czyli prawie ich już tam nie ma, i spadek owadów zamieszkujących korony drzew o 78%. Samych naukowców, którzy to badają, te dane po prostu zszokowały, jaka jest skala wymierania. Jeszcze jedne badania. Autorzy tego opracowania mówią, że gwałtowne obniżanie liczebności owadów może doprowadzić do wyginięcia 40% w ciągu kilku następnych dekad. A tempo ekstynkcji, tempo wymierania w świecie owadów jest 8 razy szybsze niż ssaków ptaków i gadów. Czyli tu naprawdę rozgrywa się dramat, a dużo poważniejszy niż w świecie kręgowców. Owady, tak, ich rola. Dlaczego ich tak bardzo potrzebujemy? Tytuł owady jako zapylacze, no bo to jest rzecz z naszej perspektywy i też bezpieczeństwa żywieniowego, no rzecz kluczowa. Tutaj rzut oka, owady oczywiście odgrywają niezwykle ważną rolę jako element ekosystemu. One się odżywiają, wpływają na liczebność innych gatunków, one są pokarmem dla innych, one przyczyniają się do przetwarzania materii organicznej. Ja chciałem podkreślić kwestię zapylania, która tu wydaje się kluczowa z naszej takiej wąskiej ludzkiej perspektywy. Owady są zapylaczami 90% drzew i krzewów, 80% roślin kwiatowych, 70% roślin uprawnych. Wyobraźcie sobie Państwo świat bez owadów. No po prostu jego istnienie i nasze istnienie po prostu jest niemożliwe. Nie ma biomasy, nie ma tlenu, nie ma w większości pokarmu. Świat znika bez owadów. Wróćmy do zjawiska przedniej szyby. Jakie są przyczyny tego spadku liczby owadów? Mówiliśmy ogólnie o w ogóle wszelkich gatunkach zwierząt, roślin. A spójrzmy, co przyczynia się do zagłady w świecie owadów.
No i to są trzy takie główne, które chciałem mówić, kwestie. To jest rolnictwo, wielkoprzemysłowe rolnictwo, schemizowane. To są zmiany klimatu i urbanizacja. Rzućmy okiem na te zjawiska w naszym świecie. Rolnictwo wielkoprzemysłowe. Skala rolnictwa, ilość ziemi, planety, jaką zawłaszczyliśmy dla naszych potrzeb żywieniowych, jest ogromna. 37% powierzchni ziemi wolnej od lodu zajmuje dzisiaj rolnictwo. Także wpływ jest ogromny. No i najczęściej to niestety wygląda tak. Niestety tak wyglądają te obszary, na których uprawiamy rośliny i zwierzęta, one tutaj głównie. Rolnictwo jest źródłem emisji gazów cieplarnianych, przyczynia się do zmian klimatu. Dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu. Tutaj Państwo widzicie te różne źródła. Jaka to jest skala? No według tego opracowania widzimy, że gdyby spojrzeć na to szeroko, to rolnictwo i cała produkcja żywności, dystrybucja, sprzedaż, to jest 26% emisji gazów cieplarnianych. Ponad 1/4 emisji gazów cieplarnianych jest powiązana z produkcją żywności, zaspokojeniem naszych potrzeb żywnościowych. Skala ogromna. W tym raporcie, do którego ciągle wracam, bo to niektórzy mówią raport raportów, taki najważniejszy raport o stanie życia na naszej planety, tej agendy ONZ-u, znajdziemy tam takie sformułowanie. Najważniejszą przyczyną utraty bioróżnorodności jest coraz bardziej uprzemysłowiane rolnictwo. Dąży ono do zapewnienia każdemu zuniformizowanej w skali świata diety z coraz większą ilością mięsa, tłuszczu i cukru. Znajdziemy w tym raporcie takie informacje, które pokazują skalę tego oddziaływania rolnictwa na nasz świat. 20% emisji gazów cieplarnianych powstaje w wyniku wylesienia gruntów, produkcji roślinnej i nawożenia, mówiliśmy o tym. Co niezwykle ważne w tym rolnictwie, to produkcja przemysłowa mięsa. 75% emisji rolnictwa pochodzi od zwierząt. Także główną przyczyną w tym rolnictwie jest produkcja, hodowla zwierząt i to, no, że my jemy tak ogromne ilości mięsa. Produkcyjność 23% globalnych ziem uprawnych zmniejszyła się z powodu degradacji gruntów. My po prostu tracimy glebę orną, ta, która może jest coraz mniej dostępnej. Globalne uprawy o wartości sięgającej 577 miliardów dolarów rocznie są zagrożone utratą zapylających je owadów. Nam po prostu już tych owadów brakuje do zapylania. Zresztą wiemy, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, kiedy te owady są transportowane ze stanu do stanu i wypuszczane, aby zapylały pola, bo w wielu regionach brakuje po prostu zapylaczy już dzisiaj. No i jeszcze jeden przykład chciałem podać, który pokazuje, jaki wpływ ma rolnictwo na życie na naszej planecie, na bioróżnorodność. Być może jestem przekonany, że część Państwa zna, ale warto przywoływać te badania profesora Wacława Smila, który policzył biomasę kręgowców. Podzielił na trzy kategorie: kręgowce hodowane, udomowione, w tym słupku, który zobaczymy, to będą głównie krowy, świnie i kury, ludzie i dzikie kręgowce. Jak pytam, to bardzo wiele osób już dzisiaj zdaje sobie sprawę z tego i dobrze, że niestety większość biomasy kręgowców to dzisiaj są zwierzęta, które hodujemy i zjadamy, bo to jest 67%. Ludzie to jest 30% biomasy kręgowców, a dzikie kręgowce 3% dzikich kręgowców to są dzikie zwierzęta, można powiedzieć dzikich przyrody, dzikich zwierząt, no i już prawie że nie ma. 10 tysięcy lat temu biomasa ludzi i zwierząt, które oni hodowali, to było 0,1%. Dzisiaj to jest 97%. Zobaczcie Państwo, jak zmieniliśmy obraz życia, bioróżnorodności, przyrody. No i zostały nam krowy, ludzie, świnie i kury. Profesor Ron Milo, jeden z badaczy nad tą biomasą, w jednym z wywiadów powiedział tak: kiedy układam puzzle z córkami, zwykle na obrazku jest słoń obok żyrafy i nosorożca. Jednak gdybyśmy chcieli zachować prawdziwe proporcje, powinna to być krowa obok krowy, a potem jeszcze kurczak. Chciałem jeszcze przez chwilę odwołać się do takiego najważniejszego konceptu naukowego. Mówi się, że to jest, no, niezwykle ważny koncept naukowy.
który w 2009 roku zaproponował Johan Rockström i grupa innych badaczy z różnych krajów. I oni wybrali 9 takich kluczowych systemów dla funkcjonowania życia na naszej planecie. Dla nich określili progi bezpieczeństwa, bezpieczne wartości. Nazwali to granicami planetarnymi, 9 takich granic planetarnych. Te granice planetarne określają w sposób precyzyjny nam wszystkim, a przede wszystkim politykom, pokazują tą bezpieczną przestrzeń działania dla ludzkości. Jeżeli w tych obszarach będziemy funkcjonować, jesteśmy bezpieczni. W 2009 roku, kiedy ukazał się raport, były 3 granice przekroczone, w 2015 4, w tej chwili mamy 6 granic przekroczonych. I tutaj widzimy 3 pierwsze, które są w tak zwanej strefie czerwonej, czyli bardzo daleko idące przekroczenia. Bioróżnorodność jest najbardziej przekroczona, utrata bioróżnorodności. Obieg azotu i fosforu, czyli to rolnictwo, o którym mówimy, dlatego na czerwono, i nowe substancje w środowisku. To są 3 najdalej przekroczone granice planetarne. 3 kolejne są też przekroczone, ale w strefie żółtej, nie tak daleko. Zmiany klimatu, deforestacja, wycinka lasów i zasoby wody słodkiej, które się w tym roku pojawiły jako przekroczone. 3 są w strefie zielonej, czyli warstwa ozonowa, zanieczyszczenie powietrza i zakwaszanie oceanów. No dobrze, zmiany klimatu i ich wpływ na wymieranie życia i ich wpływ na owady. Zmiany klimatu. Temperatura na Ziemi w tej chwili jest o 1,2 stopnia wyższa niż od połowa XIX wieku, kiedy zaczęliśmy spalać paliwa kopalne. Widzimy, jakie części naszej planety są, które się grzeją najszybciej. Widzimy Europę, która, tu wzrosty temperatury są poważne. Takim punktem krytycznym według naukowców, przy czym politycy to przyjęli, to jest 1,5 stopnia. 1,5 stopnia przekroczenie to może sytuacja wymknąć nam się spod kontroli, może się uruchomić efekt kostek domina. Zobaczcie Państwo, kiedy może dojść do przekroczenia. Według tej analizy najdalej w 2040 roku. Najpóźniej w 2040 roku może dojść do przekroczenia i sytuacji bardzo, bardzo niebezpiecznej. Wiemy, że zmiany klimatu powodują różne niebezpieczne zjawiska. Widzimy, jak rośnie ich częstotliwość, upały, susze, powodzie, pożary, osunięcia gruntów, huragany. Pamiętajmy, że wszystkie one oddziaływują nie tylko na nas i niszczą infrastrukturę i nasze życie, ale też na cały świat żywy i na owady, które w tym momencie giną. Rzućmy okiem na Polskę. Tutaj na tym schemacie widzimy, że my jesteśmy w tej strefie, która bardzo szybko. U nas średnia temperatura jest o 2,5 stopnia wyższa niż przed erą przedindustrialną. Tutaj widzimy, w jakim tempie się to odbywa. Tutaj w tym krótkim czasie o 1,6 stopnia średnia temperatura w Polsce była wyższa. I to zjawisko wymierania i niepokojących zmian dotyczy naszego kraju. Rzućcie Państwo okiem, co mówią naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. Mówią, że w ciągu kilkunastu, najdalej kilkudziesięciu lat w wyniku zmian klimatu mogą zniknąć takie gatunki jak sosna, świerk, modrzew, brzoza. 75% naszych drzewostanów może zniknąć w najbliższych latach. To oczywiście oznacza zagładę dla całego pozostałego świata też związanego z tymi drzewami, w tym owadów. Jeżeli chodzi o globalnie, jaki wpływ zmiany klimatu mają w ogóle na bioróżnorodność, to widzimy na tym schemacie. Jeżeli temperatura by wzrosła do końca wieku o 4,5 stopnia, co jest możliwe, jeżeli nie zadziałamy, wierzę, że do tego nie dojdzie, bo powoli zaczynamy coś tam działać, 50% gatunków wyginie. Jeżeli podejmiemy wysiłek, uda nam się do 2 stopni ograniczyć, co i tak jest niebezpieczną sytuacją, 1/4 gatunków wyginie. Badania pokazują, naukowcy wskazują, że zmiany klimatu mają wpływ. Rzućmy okiem, co mówią autorzy tego artykułu. Mówią o falach upałów, które powodują, że owady wydają na świat o 50-75% mniej potomstwa, a niektóre gatunki chrząszczy w ogóle sterylizują się całkowicie i nie wydają w ogóle potomstwa. Ekstremalne zdarzenia, o których mówiliśmy, upały, mrozy, pożary, susze, powodzie, zwiększona śmiertelność owadów oczywiście.
Cytat z tego artykułu. Ostrzegamy, że jeśli nie zostaną podjęte żadne działania w celu lepszego zrozumienia i ograniczenia wpływu zmiany klimatu na owady, drastycznie zmniejszymy naszą zdolność do budowania zrównoważonej przyszłości w oparciu o zdrowe, funkcjonalne ekosystemy. Urbanizacja wreszcie. Jak wyglądają miasta w chwili obecnej? 57% mieszkańców Ziemi, 3% powierzchni lądów, a 70% globalnych emisji gazów cieplarnianych. To są miasta dzisiaj. Pod koniec 2020 roku ukazał się ten artykuł, który dokumentował, że ilość technomasy, masy antropogenicznej, głównie betonu, konkret, ale też innych rzeczy, przekroczyło ilość biomasy. My mamy więcej betonu, na 1 metr kwadratowy mamy 1 kilogram betonu. To są oryginalne tutaj zdjęcia z tego artykułu. Masa plastików jest dzisiaj dwukrotnie większa niż masa wszystkich zwierząt. Masa infrastruktury, budynków przekracza masę wszystkich drzew i krzewów na naszej planecie. Tak, mamy betonową planetę. Co musimy zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo żywieniowe? Sięgnę do dwóch raportów. To jest raport IPCC, czyli Międzyrządowej Platformy do Spraw Zmian Klimatu, Agendy ONZ-u. I kluczowego przesłania tego raportu, to jest ten raport Climate Change and Land. Zobaczmy, co mówią autorzy. Mówią, że tak, zachowanie gruntów, no to jest nasze bezpieczeństwo żywieniowe, w optymalnym stanie jest kluczowe dla przyszłości naszej planety, a zasadniczy udział dzisiaj w degradacji ma współczesne rolnictwo, produkcja żywności i wylesienie. To się musi zmienić, bo to nam pozwoli zachować grunty. Bez obniżenia produkcji mięsa trudno będzie walczyć ze skutkami zmian klimatu. Autorzy tego opracowania mówią. Zmiana systemu żywności rolnictwa jest kluczowa. Zmiana naszej diety w kierunku mniejszej ilości mięsa, większej liczby warzyw powinna być jedną z kluczowych rekomendacji. Ta rekomendacja pojawia się już dzisiaj we wszelkich możliwych analizach, raportach naukowych. Rolnictwo jest naszym narzędziem w walce z kryzysem klimatycznym. No, tylko to musi być to rolnictwo bliżej natury, przyjazne. Musimy też wyeliminować odpady żywieniowe. 30% żywności marnujemy, wiemy o tym doskonale. I musimy stosować zrównoważoną dietę. Jaka to dieta? To może zobaczmy, co mówi na ten temat komisja Lancet, skupiająca głównie lekarzy zajmujących się naszym zdrowiem. I taki raport ukazał się w 2019 roku. Tutaj widzimy jego okładkę. No, autorzy zaproponowali strategię zapewnienia żywności dla rosnącej populacji. Co musimy zrobić, żeby w 2050 roku po prostu przetrwać, mieć żywność dla prawdopodobnej ilości 10 miliardów mieszkańców naszej planety i ograniczyć, zapewnić równowagę klimatyczną, ekologiczną. No i to musi być dieta fleksitariańska, czyli roślinna w głównej mierze. Państwo widzicie, warzywa, owoce, połowa, do tego zboża, strączkowe, orzechy, jakieś tłuszcze. Udział mięsa, udział nabiału jest, ale bardzo skromny. To jest dieta przyszłości, to jest konieczna dieta, jaką musimy wprowadzić, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo żywieniowe. Różne diety w różny sposób obciążają środowisko. Rzućmy okiem na parę schematów. Tutaj widzimy, na górze mamy współczesna dzisiejsza dieta i ilość gleby, obszarów, jaką pochłania współczesna dieta. Na dole mamy wegańską, a w środku mamy różne pośrednie. Widzimy, jaka jest ogromna zmiana przy zmianie diety. O ile moglibyśmy przestrzeni, którą my potrzebujemy dla przyrody, dla tych gatunków, dla lasów, bo dzisiaj zawłaszczyliśmy 37% powierzchni planety tylko dla produkcji żywności. Tu z kolei mamy różne produkty i emisje gazów cieplarnianych. Górna część to są różne produkty, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. Na dole mamy różne warzywa, owoce, a na samym dole orzechy. Ilość, widzimy, różnica jest ogromna. Tu z kolei widzimy ślad węglowy różnych diet. A z lewej strony miłośnik mięsa, a z prawej strony wegetarianin. Widzimy, jaka to jest ogromna ilość, jaka to jest ogromna różnica. To jest tu wyrażone w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla.
Jeszcze rzut oka mleko, tak? Które wszyscy gdzieś tam lubimy, pijemy, chociażby do kawy. Widzimy mleko od zwierzęce, jaka to jest emisja dwutlenku węgla, jakie to jest zużycie wody, jakie to jest użytkowanie gruntu i różne inne rodzaje mleka roślinnego. Widzimy, różnice są znaczące. Chciałem Państwa pożegnać, żebyście zapamiętali takie przesłanie, takie take-home message, przesłanie, aby o tym nie zapomnieć. To przesłanie dotyczy owadów. Tego, co się w chwili obecnej dzieje, i jeżeli tego nie powstrzymamy, to ten scenariusz, czarny scenariusz się po prostu zrealizuje. Biomasa owadów na Ziemi ubywa dzisiaj w tempie 2,5% rocznie. W świecie owadów rozgrywa się prawdziwy Armagedon, znacznie poważniejszy, jak się wydaje, niż w świecie kręgowców. Autor tego opracowania cytuje, mówi tak: w 10 lat oznacza to o 1/4 mniej owadów, w 50 lat tylko o połowę ocalałych, zaś w 100 lat ani jednego. Świat bez owadów nie istnieje. My nie istniejemy bez owadów. One są jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa. Chciałbym żyć w świecie, w którym jadąc samochodem mam strasznie zapaćkaną, brudną szybę. Po powrocie muszę udać się do myjni czy wziąć wiadro z wodą i się troszeczkę namęczyć, ale byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym mógł żyć znowu w takim świecie, który doskonale pamiętam sprzed kilkunastu lat. Wszystkim Państwu tego życzę. Dziękuję bardzo.